Wiersz na dzień dobry. Wiersz Cypriana Kamila Norwida, który dziś usłyszymy, to jeden z ulubionych liryków Józefa Czapskiego. Słowa pisarzy, które trzymają go w życiu, malarz nazywał złotymi gwoździami, a autorami takich ulubionych cytatów byli na przykład Stanisław Brzozowski, Juliusz Słowacki, Stanisław Wyspiański, czy właśnie Cypriana Kamil Norwid. Kiedy obchodzono 75. rocznicę śmierci autora Prometidiona, Józef Czapski wygłosił odczyt w zakładzie świętego Kazimierza, w którym poeta spędził ostatnie lata życia. Mówił wtedy: mowa Norwida była twarda, bo każde jego zdanie było wyrazem doświadczenia osobistego, samotnego, przeżytego do końca. Czytanie Norwida, jego wierszy, ale także listów, Czapski nazywał lekturą ożywczą. Wspominał, jak ważne było dla niego czytanie listów poety w obozie w Gryazowcu, gdzie cudem do niego dotarły. Podkreślał, że autor fortepianu Chopina wierzył w absolutny sens każdego istnienia. Pojęcie Norwida o człowieku jest tak wielkie, tak wielka wiara w jego zadania, w jego możliwości, że lekceważenie człowieka uważał za świętokradcze, mówił Józef Czapski. Wiersz Cypriana Kamila Norwida czyta Danuta Nagórna. Fatum. Jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka i zatopiło weń fatalne oczy, czeka, czy człowiek zboczy? Lecz on odejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu i spostrzegło, że on patrzy, co skorzysta na swym nieprzyjacielu. I zachwiało się całą postaci wagą i nie ma go. Jutro o nadziei opowie nam Emily Dickinson.